Będziesz w Hollywoodzie, kurwa! Dobra, okej. Daję! Kolejnego posiadacza. Tutaj widzę towarzystwo, widzę. Cześć, witam, Tomek. Cześć, witamy. Nie ukrywam, że akurat w temacie rzeczy dwójek no jestem cieniutki, bo nie siedzę za bardzo, chociaż chciałbym, nie ukrywam. Chyba na panience! Powiem tak, no od początku. Gieli kojarzy mi się z wersją na Stany Zjednoczone, tak? Pytanie, czy samoróbka, czy oryginał? A czy to była seria kupiona w Dynowie w zeszłym roku we wrześniu? No i tak poszedłem troszkę w US-a, tam zmieniona blenda US, loteczka, lampy, oprysy wrzucone, gwinta Technicsa, no i chorka RM. Lakier też odświeżony, widzę, że był tylko reszta, czy nowy lakier? Nie, lakier jest oryginalny taki jak był, to troszkę nie jest cała w oryginale, trochę była malowana, no ale poleciano troszkę jakimś tam woskiem, żeby ładnie to wyglądało. Środek jest seria, nic nie ruszony. Bardziej chcę w USA, nie chcę żadnych tam fajerwerków, tylko chcę, żeby było w miarę oryginalnie. Szukam trochę takich części od USA, no i składam, żeby było elegancko. Tych samochodów jest trochę na rynku, więc tych części też pewnie jest mało i gdzieś tam jak się pojawiają, to albo chore ceny, albo szybko znikają, pewnie to też jest duży problem, tak? Ciężko jest znaleźć. Dużo rzeczy kupowałem w stanie bardzo słabym i sam je robiłem, żeby wyglądały jak widać. No i da się to jakoś się uda zrobić. Jakieś parametry FEM? 15? To jest FEM, BBSR, 15 cm. Tu jest oczywiście jak to realnie. To się z przodu gdzieś 8 cm i opona 105 napis 8 nanka jest 2 100 z tyłu jest na 40 cala nanka opona 5 jak to 5 też jest 2 jeszcze jest ale silnik jeden seria nawet nie robią zgad no jakoś to iść w miarę no czyli kulanach jakiś zewnik może jeździć jak się chcą pozbierać pieniądze czyli jedno bo dobrze udało my między wszystko przed tobą. Tak masz czas, nie spieszę ci się bardzo, gdzieś tam powoli zbudować i pewnie twój jedyny samochód, czy coś jeszcze? Tylko projekt to jeden, mam inny samochód, ale to jest dojazd na co dzień. No dokładnie, można sobie go trzymać spokojnie w garażu, niech tam sobie fitnie i co chwilę coś doskonalać. Środek nie widzę, ale wydaje mi się, że w całkiem ładnym stanie. Środek jest, można powiedzieć, w bardzo dobrym stanie na ten bieg. Teraz dojdą fotele Recaro na przód, tylko szukam tapicerki na przycie, żeby były tak jak oryginał, żeby żadnych tam nie było zmian, tylko tak jak oryginalna tapicerka w takiej tapicerce będzie Recaro. Co jeszcze? Leży łamacz kolan, pasy US, wszystko leży, tylko po prostu nie było czasu na montaż. Czarny sufit, takie rzeczy. Czarna półka zmieniona, słupki, listewka, coś się dzieje. Tlenek zostaje czy wylatuje? Podtlenek, ale to nie zostanie. Jeśli będzie się nic zmienione, na pewno gaz wyleci. To na 100%, bo gazu nie będzie. Na razie do tego silnika jest ten gaz jest bardzo dobry. Tak, silnik na gaźniku jeszcze stara konstrukcja, bo tam zaszkodzi, prawda? O planach wiemy, o autku już wiemy. Powiem tak, moim zdaniem bardzo ładnie wygląda i podoba mi się, że to jest cały czas ten klasyczny nurt, powiedzmy, tak, że jest WBS, jest nisko, szeroko, taki typowy germa się z tego robi. Gdzieś się w tym sezonie pojawiasz jeszcze na jakiejś imprezie, na jakimś zlocie? Raczej, no nic jeszcze nie planowaliśmy, no nie wiem, z kolegami może gdzieś jeszcze wyruszymy. Zobaczcie, na majówce byłem, pogoda była troszkę słaba, no było troszkę słabo. Tu mam nadzieję, że będzie dobrze. Trzymamy, zatem czy pierwszy raz na dymowce jesteś? Drugi raz. W zeszłym roku byłem golfem, dwójką Madisonem, ale niestety go rozbiłem.
Ale że jak to mówią, złote przysłowie to lindowca z dwoma tą młodą, tak? Jak nie w jednym samochodzie, to w następnym. Dokładnie. Okej. Okay. Ja ci życzę powodzenia z całego serca. Auto jest fajne. Na jakichś forach cię można znaleźć, można śledzić ten tak, park? Tak, mam temat na Fabu Golfie, jetaclub.pl, na staszów.pl. Więc tam są tematy i można sobie poczytać, popatrzeć. Chętnie wejdę, bo na chwilę poczytam, zobaczę i będę śledził, myślę, bo fajne auto i fajna baza do dalszych modów, tym bardziej, że w dobrym kierunku idziesz i to się ceni. Dzięki bardzo. Kolejne auto. Nie! 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 Nie!